Film z podkładem muzycznym relacjonuje przebieg 23. edycji powiatowego rajdu rowerowego, który odbył się 27 sierpnia ze startem w Wodzisławiu Śląskim i metą w Pszowie. Materiał zawiera ujęcia osób poruszających się na rowerach oraz wypowiedzi starosty powiatu wodzisławskiego Leszka Bizonia i koordynatora rajdu Pawła Kowola. Jako powiat staramy się organizować tego typu imprezy, tego typu rajdy po to, aby zachęcić jak najszerszą liczbę naszych mieszkańców właśnie do takiego aktywnego spędzania wolnego czasu. Proponujemy właśnie tą turystykę rowerową i co roku rajdy rowerowe organizowane po terenach naszego powiatu, głównie żeby zachęcić mieszkańców do uprawiania tej turystyki, ale też, żeby pokazać piękne tereny, piękny powiat wodzisławski i pokazać, że powiat wodzisławski jest wyjątkowym miejscem nie tylko na mapie naszego województwa, ale także na mapie całego kraju. Tak staramy się wytyczać trasę, żeby każdego roku w miarę możliwości jechać inną trasą i zakończyć rajd w innej gminie, w innej miejscowości powiatu wodzisławskiego. Dzisiejszy rajd będzie na trasie długości 31,5 km z przewyższeniami do góry 214 metrów i w dół pojedziemy około 150 metrów, czyli trochę górek będzie, ale trasa jest urokliwa, przygotowana dla wszystkich uczestników i dla tych najmłodszych i dla tych najstarszych. Główny cel to jest promowanie turystyki rowerowej, promowanie ścieżek, tras i uroków naszego powiatu wodzisławskiego.